Jeżeli chodzi o prowadzenie śniadaniówki, jest to marzenie wielu prezenterów, wielu dziennikarzy. Twój kolega, dawno jest Dzień Dobry TVN, Robert Stockinger, jest w pytaniu na śniadanie na podobnej posadzie. Czy ty w ogóle oglądasz jego wejścia, czy jakieś wydania i co o tym sądzisz? Oglądam. Ja oglądam konkurencję, bo ja się też uczę na bazie tego, jak nasze programy się różnią, a w czym są podobne. No i też, żeby móc się wypowiedzieć na przykład w rozmowie z tobą na jakiś temat, no to przecież muszę najpierw wiedzieć, o czym mówię. I oczywiście, że oglądam Roberta rzadko, bo to jest pora mojej pracy z kolei. No właśnie. Ale zdarza mi się. Ja jestem bardzo dumna z Roberta, bardzo mu kibicuję. My się zresztą widzimy w piątek na Soku, więc będziemy mieli okazję sobie poplotkować i pogadać o starych czasach i tym, co przed nami. Robert jest bardzo zdolnym człowiekiem. To jest zwierzę telewizyjne. Ja uważam, że on sobie świetnie radzi w tej roli, ale też myślę, że w innych też by sobie radził, bo jest bardzo wszechstronny i bardzo mu kibicuję. Czy ty uważasz, że ta nowa odsłona pytania na śniadanie daje radę bez takich twarzy jak na przykład Katarzyna Cichopek czy Anna Popek? Wiesz co, w tej poprzedniej odsłonie były takie postaci, które uważałam osobiście, moim skromnym zdaniem, za bardzo, bardzo dobre. Na przykład jedną z takich postaci był Tomek Wolny. Dobrze mówię? Tomasz Wolny? Dobrze tak, Tomasz mówię. Wolny. Tak, którego uważam za bardzo sprawnego, bardzo zdolnego dziennikarza, prezentera, gospodarza śniadaniówki. I uważam, że to jest oczywiście decyzja władz pytania na śniadanie. To jakby, wiesz, nie mnie to oceniać. Każdy szef buduje sobie swój zespół wedle swojego wyobrażenia o tym, jak ma wyglądać. Więc nie powiem ci teraz, czy to jest dobra, czy zła decyzja, że tych ludzi już nie ma, ale na pewno byli tam ludzie właśnie tacy jak Tomek Wolny, których uważam za po prostu dobrych i sprawnych w tym, co robili.